Okej. Okay. Cześć panowie, ja nazywam się Piotrek Doncer, jestem trenerem przygotowania motorycznego. Dzisiaj trochę inna jednostka niż ostatnio. Przyda nam się rolka, przyda nam się, jeżeli tej rolki nie mamy, piłka do piłki nożnej. Może mamy taką piłkę, generalnie coś, na czym będziemy się mogli wyrolować. Dlaczego taka jednostka? Po pierwsze dlatego, że dawno takiej jednostki razem nie robiliśmy, że troszkę jest tak, że na takie jednostki nie ma miejsca ze względu na organizację pracy, ze względu na te obostrzenia, które są i na ograniczony czas treningowy. Po drugie dlatego, że z tego procesu treningowego, z tej całej kontroli, którą przeprowadzamy, czy poprzez ankiety, czy poprzez wasze odpowiedzi w skali zmęczenia, wynika, że taka jednostka jest wam potrzebna. Szczerze mówiąc, to nie jest tak, że zrobimy jeden trening wspólnie i teraz będzie niesamowita poprawa i to jest w ogóle antidotum na wszelkie zło. Natomiast ten nasz wspólny trening ma troszkę taki charakter wprowadzający. Chciałbym, żebyście mogli zawsze do niego sięgnąć i przede wszystkim, żebyście po prostu mieli jakiś tam wzorzec tego, co możecie zrobić, kiedy jest wam ciężko, kiedy czujecie się zastani, że te legendarne dwójki, czwórki, przywodziciele są mocno spięte i że ciężko jest wam po prostu wstać z łóżka. Jeżeli chodzi o czas pracy, ja będę troszkę skracał, nie będę się rolował minutę 10 na każdą z nóg. Natomiast będziemy szli przez trzy fazy. Pierwsza to będzie zwykłe rolowanie. Na nie poświęcamy 30 sekund na każdą partię mięśniową każdej nogi. Oczywiście, jeżeli masz problem większy na jednej partii, poświęć więcej czasu. Jeżeli gdzieś tych problemów nie masz, możesz poświęcić tego czasu mniej. To są ramy ogólne. Drugim etapem będzie rozcieranie. Czyli z rolowania w ruchu przechodzimy do roztarcia mięśnia. Trzecim etapem będzie aktywne wydłużanie. To wszystko zobaczycie. Na tej zasadzie staramy się działać. Później przejdziemy do aktywnych streczów. Troszkę się pootwieramy. Na tym zakończymy. To będzie miało charakter takiej tak naprawdę regeneracji. Ruszamy do roboty. Ja będę rolował troszkę krócej, wytłumaczę technikę. Wyrolujcie 30 sekund, 30 sekund, 10. To są ramy. Sami dostosujcie je do swoich potrzeb. Zaczynamy od rolki mięśnia czworogłowego, mięśnia prostego uda, który często jest u nas i przypięty, i nadaktywny. Ważne jest to, żebyśmy rolując się nie robili instagramowego dubsztada, nie wygarbiali się, a utrzymali neutralny kręgosłup. To znaczy głowa jest przedłużeniem mojego kręgosłupa, ja jej nie zadzieram, nie opuszczam. Pierwsze 30 sekund pracujemy w ruchu. Oczywiście nigdzie się specjalnie nie śpieszymy, ale staramy się to zrobić dokładając do tego ruch. Po tych 30 sekundach zatrzymuję, dokładam lekkie roztarcie. Te roztarcia wykonuję w punktach, które są dla mnie najbardziej bolesne. Jeżeli ten punkt byłby u mnie gdzieś bliżej kolana, zatrzymuję, dokładam roztarcie. Po 30 sekundach kolejnych, czyli w sumie mamy już minutę, ostatnie 10 sekund to aktywne wydłużanie. Zginam, prostuję. Zginam, prostuję. Zwróćcie uwagę na to, że przy zgięciu mój dubsztal nie leci do Instagrama. Ja się nie wygarbiam, utrzymuję cały czas neutralny kręgosłup. Nigdzie się nie śpieszymy, nie kopiemy. Zginam, wyprost. W sumie minuta 10 na każdą z nóg. 30 sekund zwykłej rolki, 30 rozcierania, 10 sekund aktywne wydłużenie. Oczywiście wykonujemy na obie nogi. Drugą partią, o którą was poproszę, jest grupa kurczowo-goleniowa, popularne dwójki między innymi. Wersja prostsza, wersja dla tych mocniej spiętych dłonie. Zwykle rotuję do zewnątrz, tak żeby patrzyły za mnie. Dlaczego? No głównie dlatego, że nie chcę się wygarbiać, a w tym ułożeniu, dzięki rotacji w łokciu, fajnie ściągnę łopatkę, wydłuży mi się szyja. Pierwsze 30 sekund szukam punktów bolesności, pierwsze 30 sekund jest w ruchu. Drugie zatrzymuję, dodaję roztarcie. Tutaj tak naprawdę możemy dodać na koniec albo zadarcie palców na siebie, opuszczenie, albo jakiś ten ruch pod kątem, tak żebyście znaleźli ten punkt bolesności. Dla tych, którym jest zbyt lekko, zakładamy nogę na nogę, znowu szukam miejsca 30 sekund, pracuję w ruchu, już mniej więcej wiem, gdzie to miejsce jest, dodaję rozcieranie, ewentualny ruch, na przykład w stawie skokowym. On będzie tak naprawdę fajnie działał na łydkę, natomiast tutaj też możecie
Możecie coś poczuć, możecie poszukać różnych kątów, możecie popracować ze stopą zwrotowaną lekko do środka, tak, żebyście po prostu poczuli te miejsca, żebyście dobrali się do tych miejsc, z którymi jest problem. Znowu 30-30-10. Analogicznie łyda. Skakuję na łydkę, znowu wersja prostsza. Rozcieranie, zadzieranie. 30-30-10 sekund lub wersja trudniejsza. Oj, dla mnie chyba troszkę za trudna, bo ja nie jestem w stanie się jak na razie zrelaksować w tej pozycji. Znajduję, rozcieram i tutaj naprawdę fajnie zadziała zadarcie palców na siebie, opuszczenie albo obszerne krążenia w stawie skokowym. Analogicznie 30 sekund, 30 sekund, 10 sekund. Mamy za sobą pośladek, mamy za sobą puszowo-goniową łydkę. To są te trzy grupy, które chciałbym, żebyście na pewno wygasili. Natomiast wielu z Was zgłasza mi, że problem jest również z bardzo pospinanymi pośladkami i problem jest z przewodzicielem. Pokażę, jak pracować na pośladku. Jeżeli chcę wyrolować pośladek, to tak naprawdę ja stosuję dwie formy. Albo formę, gdzie lekko wrotowuję się do boku, prostuję nogę rolowaną i szukam tego punktu przy pośladku. Jak go znajdę, znowu lekkie rozstarcie, mogę dodać lekki ruch, ale tak naprawdę nie muszę. Albo wersja troszkę trudniejsza, kiedy zaplatam nogę na nogę, ten nacisk jest już większy, po 30 sekundach rolki zatrzymuję, dokładam rozcieranie i to tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o przywodziciele, paru z Was zgłaszało mi, że z tymi przywodzicielami jest problem. Często, gęsto problem jest dlatego, że zobaczcie, przywodziciel jest mięśniem aktywnie używanym przy uderzeniu piłki, nie? Więc fajnie jest te przewodziciele nie tylko rolować, ale też je wzmacniać. Dlatego w ostatnich naszych treningach, no nie tylko ostatnich, pojawiają się takie ćwiczenia jak kopenhaskie przywiedzenie czy planki z akcentem na ten przywodziciel, bo nie należy o nich zapominać. To, że aktywujemy pośladki, to jest ważne i spoko, natomiast przywodziciel to nie jest mięsień mniej ważny. Na niego również trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o przywodziciel, znowu stawiam się łokcie pod barkami, pracuję w ruchu, po 30 sekundach zatrzymuję, dokładam lekkie rozstarcie. To jest mikroruch, jego może nawet nie złapać kamera. I dodatkowo, jako pracę aktywną, albo pracę w ten sposób, albo pracę, przy której, oj, tutaj skieterek muszę z nim powalczyć, dokładam lekki wyprost nogi. Ja preferuję akurat pracę w ten sposób. Tak naprawdę załatwiliśmy i czwóry, i łydki, i kurszowo-goleniową, całą tak naprawdę. I załatwiliśmy pośladki i przywodziciele. Jeżeli mamy te rolki za sobą, jest jeszcze jedna mała rolka, którą dedykuję takim detalistom, tym, którzy czują często, że coś im się tutaj przy kolcu biodrowym przednim górnym przypina, nie wiedzą, co to do końca jest. Nie jest to czwóra, bo czwóra jest troszeczkę z przodu. Tutaj z boczku znajduje się taki mały mięsień. On się nazywa naprężaczem powięzi szerokiej. Paru z Was ma naprawdę z nim duży problem, nawet nie paru, a zdecydowana większość. Jak się do niego dobrać? Fajnie jest, żebyście mieli spodenki z kieszeniami. Mówi się o nim, że jest to mięsień kieszeniowy, no bo zwykle znajduje się gdzieś w tych okolicach. Wyczujecie to napięcie przy kieszeni. Dobrze jest się zabrać do niego mniejszą piłeczką. I tutaj znowu szukam tego punktu. Szukam. Ja u siebie już go znalazłem. Myślę, że Wy po chwili też. On jest tak naprawdę bardzo niedaleko kolca przedniego górnego. Jak znajdziemy, analogicznie, praca w ruchu, to jest naprawdę mikro zakres, no bo on też nie jest tak długi, ten naprężacz, żeby jeździć po całej nocy. Zatrzymuję, dokładam lekkie rozstarcie. Tak naprawdę ten ból będzie tak duży, że żadnej aktywnej pracy Wam już nie proponuję. Jeżeli to będziemy mieć za sobą, czyli będziemy mieli załatwione te szczególnie skóry, szczególnie kurczowo-goleniowe, szczególnie przywodziciele, to wjeżdżamy w aktywną pracę. Zaczniemy od takiego małego flow. Zobaczymy, czy mnie złapie kamera. Chyba mnie złapie. Zobaczcie.
Ustawiamy się w pozycji jak the world's greatest stretch. Jedna noga z tyłu wyprostowana. Druga noga odłożona tak, aby obie dłonie były po wewnętrznej części stopy. Kolano może pójść lekko do przodu, wtedy fajnie sobie mobilizujemy staw skokowy. Natomiast nie mogę poderwać pięty. Mam czarne skarpetki, więc pewnie średnio to widać, ale pięta nie może się poderwać. Zobaczcie, tutaj moja ręka lata, ona nie powinna. Pięta poleciała, nie ma miejsca, ok? Wersja podstawowa z odłożoną nogą, wersja zaawansowana z nogą wyciągniętą. Ważne jest to, żebyśmy nie opierali klaty na tym kolanie. Zrób dla siebie miejsce. Zacznij od pulsu. Jak poczujesz większy luz, dołóż. Otwarcie klatki, cofnięcie, powrót. 6 powtórzeń na stronę. Na co zwracam uwagę? Zwracam uwagę przede wszystkim na to, że po otwarciu klatki, oczywiście to otwarcie przytrzymuje 2 sekundy, nie następuje tylko dotknięcie ręką do nogi zakrocznej. Następuje całe wyjście do tyłu dup sztalem, wychodzę w górę. Skupiam się tak naprawdę bardziej na tym, żeby wkleić piętę tylnej nogi w ziemię. Tutaj też fajnie jest przyjść na piętę. 2 sekundy, wracam. Otwieram. Cofam. Powrót. Analogicznie zmiana nogi, ten sam temat. Otwieram, no, otwieram rękę, która jest bliżej nogi wewnętrznej. Jeżeli to będziemy mieli zastosować, tutaj będzie problem z dźwiękiem. Spróbuję na szybko go poprawić, będziemy działać dalej. Najprawdopodobniej był problem z dźwiękiem, ale myślę, że teraz będzie już wszystko ok. Działamy dalej, nie poddajemy się. Jeżeli to będziemy mieli za sobą, przejdziemy do pracy ukierunkowanej troszeczkę mocniej na bioderko. Do ćwiczenia dobrze Wam znanego, czyli ćwiczenia 90-90, do którego dołożymy sobie jeszcze Waszego ulubionego gołębia. Ustawię się tak, żeby kamera mnie złapała. To jest chyba najtrudniejsze zadanie w całym treningu. Jedna z moich nóg patrzy do przodu, druga z moich nóg patrzy do boku. Mam kąty proste w kolanie. Długa szyja, albo ręce odkładam z tyłu i utrzymując tą wyprostowaną sylwetkę, zaczynam od nogi, która dotyka wewnętrzną częścią uda ziemi. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu pozycja 90-90. Albo jeżeli jestem w stanie się nie wygabić, daję łapki przed siebie i pracuję analogicznie przechodząc. Co dokładamy? Chciałbym 90-90 po 5 razy na stronę, ale to byłoby dla Was za proste, dlatego po wyjściu z 90 wychodzę w górę i dokładam gołębia. Powrót. Co jest w tym gołębiu ważne? Przede wszystkim to, że nie chodzi o to, żebym wyszedł jak najniżej. Nie chcę się wygabiać. To bardziej ruch klatki do przodu. Tak jakbym chciał wypchnąć klatkę poza piszczę. Jeżeli boli Cię kolano, przybliż stopę pod jajka, pod spojenie łonowe. Spróbuj pracować dalej. Jeżeli ten ból występuje, postaraj się zrobić to ćwiczenie stojąc, opierając nogę na przykład na krześle. Jeżeli ból pojawia się dalej, odpuść gołębia. Jeżeli mamy po 5 sztuk na stronę w tym ćwiczeniu, przechodzimy do pozycji, które będą troszkę wyższe. Popracujemy wielokierunkowo tak naprawdę szyder po to, żeby troszkę pobawić się ze stopą. Ja spróbuję teraz poprawić kamerę i zaraz wracamy. Ok, panowie, po tym jak wygraliśmy walkę z kamerą, ruszamy do roboty w troszkę innym ujęciu. Zaczniemy od przysiadu wykrocznego. Jedna noga z przodu, druga z tyłu odłożona na palcach. Idę pionowo w dół. Tułów i udo są jedną linią, jedna dłoń otwarta, druga również otwarta, jedna na wysokości wzroku, druga przecina kieszeń. Raz, dwa, powrót. Dół. Czuję rozciągnięcie na przedniej części uda. Powrót. Dół. Powrót. Unikajcie przeprostu, unikajcie wciskania pięty w ziemię. Tego nie chcemy. Chcemy, aby ta stopa była odłożona na palcach. 8 sztuk na stronę. Zwróćcie uwagę na jeden detal. Często jest tak, że jeżeli stanę w wykroku, chyba z tej perspektywy to będzie widać, to jeden kolec biodrowy jest przed drugim. Tak jakbym za przeproszeniem
celował swoim spojeniem łonowym w bok. Ja chcę zamknąć to bioderko, oczywiście niezbyt mocno, tak żeby kolce biodrowe były równo. Kolano idzie bezpośrednio w dół i w górę. Po załatwieniu obu nóg przejdziemy do wykroków bocznych. Wersja podstawowa. Stajemy szerzej niż biodra, zaczynam od bioderka, idę bok, trzymam tacę, długa szyja, nie wykarmiam się. Kolano, biodro, jedna linia, powrót. Unikajcie wyjścia kolanem do boku i odrywania stopy. Postarajcie się utrzymać kolano w osi, tak żeby nie latało, nie robiło disco polo. Powrót. Wersja trudniejsza to pójście do boku, raz, dwa, odbicie. Bok, raz, dwa, odbicie. Jeżeli to jest dla Was zbyt proste, po wyjściu, przytrzymaniu 2 sekund, wyjdźcie do pozycji jak do marszu. Po 8 sztuk na stronę. Jeżeli chcecie to połączyć, zintensyfikować, możecie pójść do boku, dostawić nogę, pójść do drugiego boku, ok, nie wyparłem z kadru, i wrócić. Jeżeli to mamy za sobą, przejechaliśmy sobie nogę do tyłu, do boku, została nam rotacja. Popracujemy w dragonach, w takich wykrokach rotacyjnych, no w takim przysiadzie rotacyjnym na jednej nodze. Zaczynamy od bioderka, ten smoczy ogon, ta noga idzie bok, 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 kolano zostaje, nie leci do boku, wracam. Wersja ułatwiona to ta, kiedy mam zadarte palce i schodzę powolutku w dół, cały czas się asekurując i wstaję. Wersja trudniejsza to moment, kiedy schodząc w dół mam palce odciągnięte, idę. I tuż przed wstaniem zadzieram i wstaję. No i level hard, najtrudniejsza wersja, bioderko. Oj, wieje mnie troszeczkę i idzie noga, idzie. Wstaję. Po 8 sztuk na stronę. Jeżeli czujecie w tych ćwiczeniach, że jedna ze stron jest słabsza, wykonajcie na nią 10 powtórzeń. Po tym, kiedy ogarniecie już te wszystkie 3 wzorce, ostatnią rzeczą, o którą Was poproszę, jest martwociąg na jednej nodze. Dlatego, że jest to pozycja najbardziej niestabilna. Jak taki martwy ciąg wykonać? Rozczapierzamy palce u stopy, układamy tą stopę na ziemi, wgryzamy się w ziemię. To jest ćwiczenie dosyć trudne, mam nadzieję, że wyjdzie. Zginam nogę w kolanie, pcham piętę do nieba, wracam. Znowu, o całym ruchu decyduje biodro, a nie kolano. Błędem będzie zejście z kolana i wstanie, bo to nie o to mi chodzi. Biodra jest jak zawias w drzwiach. Zamykam drzwi, otwieram drzwi. Jeżeli czujesz się spoko, jeżeli czujesz, że nie otwierasz się jak sikający pies w tej pozycji, postaraj się zrobić to ćwiczenie prostując nogę. Co jest dla mnie ważne? Ważne jest dla mnie to, żebyś poczuł rozciągnięcie na tylnej tasiemce, na tyle nogi. I drugą rzeczą, mega ważną, jest to, żeby to pięta była pchana do nieba, a nie klatka pchana do ziemi. Utrzymuję wyprostowany tułów, jadę. Chciałbym po 8 powtórzeń na stronę. W wersji trudniejszej dla zaawansowanych będzie to skip. Raz, dwa, trzy. Zatrzymuję, trzymam. I z tej pozycji wychodzę do martwego ciągu. Jeżeli to macie ogarnięte, tak naprawdę na dzisiaj to wszystko. Było rolowanie, były aktywne strecze, troszkę popracowaliśmy nad stopą. Tego typu jednostka, którą również możecie skończyć rolką statyczną, gdzie znajdziecie sobie punkt bolesny, przytrzymacie, myślę, że powinna pomóc. Przede wszystkim te ostatnie 2 minuty, których ja już tutaj nie nagrywam, poświęćcie na to, czego potrzebujecie. Jeżeli czujecie, że któraś z grup jest bardziej przypięta, wejdźcie na rolkę, popracujcie nad nią. Jeżeli czujecie, że któryś z tych ruchów był słabszy, że kolano szło do środka, popracujcie troszkę w minibandzie nad tym mięśniem pośladkowym średnim, rozepchajcie kolanka. To wszystko, co robimy w treningu, na niższej intensywności, według tego, co jest nagrane. Powodzenia, działajcie, dawajcie znać, gdybyście mieli pytania. Ja jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.